Chcemy, żeby nasz koszmar wreszcie się skończył. Kiedy kładziemy się spać, nie wiemy, czy się obudzimy, czy ktoś z nas zostanie wyniesiony w czarnym worku. Jesteśmy kłębkami nerwów, mówią mieszkańcy bloku przy ulicy Majora Zenona w Łosicach. Piwnica w budynku paliła się 26 i 30 kwietnia oraz 5 maja, a to tylko daty ostatnich pożarów, bo na przestrzeni ostatnich dwóch lat było ich w sumie kilkanaście. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule Kingi Ochnio. Gdyby na ostatniej sesji siedlecy radni nie zdecydowali o sprzedaży dwóch nieruchomości, Regionalna Izba Obrachunkowa unieważniłaby cały tegoroczny budżet miasta. A to tylko wierzchołek góry lodowej, komentuje prezydent Tomasz Kapunowicz i dodaje, że siedlce nie mają płynności finansowej. Ten bałagan to spadek po nieudolnym zarządzaniu poprzedniej ekipy twierdzi radny Robert Chojecki. Szczegóły poznacie w materiale Bartosza Szumowskiego. Pracuje w Siedleckiej Bibliotece Pedagogicznej, ale w wolnych chwilach przenosi się w czasie i nie chodzi o możliwość zatopienia się w książkach. Hanna Krasuska-Terka należy do elitarnej grupy rekonstrukcji historycznej Bluszcz. To formacja tylko dla pań. Nie jest łatwo dołączyć do tego grona. Trzeba zdać egzamin z wiedzy o historii mody. Bo tu liczą się takie szczegóły, jak choćby wygląd guzika. Bluszcz odtwarza wygląd kobiet od początku XX wieku, aż do lat 60., a nawet 70.. Panie z Bluszcza są angażowane do filmów, sprawdzają się też jako modelki. Więcej na ten temat przeczytacie w materiale Marioli Zaczyńskiej.